Dwie ksywy, o których może nie wiemy, że je masz. Nie ma takich ksyw, których nie znacie. Jest Jowisza i jest Szpaku. Dwa ulubione miejsca w Warszawie. Plac Zbawiciela i jeszcze Dolina Szwajcarska. Trzy twoje ulubione kosmetyki. Tusz do rzęs, kredkę do oczu i szampon. Trzy rzeczy, które robisz, gdy masz wolny dzień. Kiedy mam wolny dzień, to chyba rzadko jest, ale wtedy albo leżę, albo jeżdżę na wakacje, albo spędzam czas ze swoim pieskiem po prostu. Trzy rzeczy, które musisz mieć w garderobie. Buty, jakąś totalnie zajebistą koszulę i w garderobie muszą znajdować się paznokcie po prostu. Dwa ulubione pomieszczenia w domu. Łazienka i kuchnia. No łazienka to relaks i wanna kochana, a kuchnia to żarcie. Dwóch ulubionych artystów. Oh my god, Aerosmith, Marilyn Manson. A jak tak na ciebie patrzę, to ty raczej taki skromny chłopak, prawda? No ja jestem raczej wstydliwy, o może tak. Skromny jestem w domu, ale na zewnątrz niekoniecznie. Twoje dwa wieczorne rytuały. To jest kadzidełko i wyciąganie kart mojej przyjaciółki z afirmacjami. No i spacer oczywiście z moim pieskiem. Jest tych rytuałów dość dużo, bo ja jednak afirmuję sobie dużo rzeczy w swoim życiu, więc im więcej takich, że tak powiem, czynności, które rozluźniają umysł i sprawiają, że mogę poczuć się szczęśliwy, tym lepiej po prostu jest. Ta gra to 5 sekund. Nie umiem w 5 sekund. Dwie cechy, nad którymi powinieneś w sobie pracować. Lenistwo i zazdrość. I trzy cechy, które w sobie uwielbiasz. Bezkompromisowość, spontaniczność i determinacja. Dwa ulubione dania. Lasagna i kopytka z masełkiem. Dwa miłe zapachy. Mirra i kadzidło. Liczmy, że to jest jeden zapach, a drugi to... Ale się uśmiechasz, coś tam jest w tej głowie. No zapach seksu jest fajny, no po prostu. No i mamy to.